Olsztyn świętował dziesięciolecie wstąpienia do Unii Europejskiej. Z tej okazji władze miasta przygotowały liczne imprezy dla mieszkańców. 10 instytucji miejskich, które skorzystały z unijnego wsparcia, otworzyło 1 maja swoje drzwi. Od rana po mieście kursowały dwa tak zwane uniobusy, które za darmo dowoziły olsztyniaków do miejsc, które zmieniły się w ciągu ostatniej dekady. W różnych punktach miasta odbywały się zajęcia zarówno w plenerze, jak i w obiektach. Miejski Szpital Zespolony na pasażu olsztyńskiej akwasfery przygotował kilka stoisk w formie gabinetów lekarskich. W ramach obchodów akcji dziesięciolecia wstąpienia do Unii Europejskiej szpital zorganizował w dzisiejszym dniu akcję Zdrowe Serce. Ma ona na celu propagować zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie się. Mieszkańcy Olsztyna korzystali z porad kardiologa, dietetyka, rehabilitanta oraz psychologa. Co ważne, bez skierowań, bez kolejek i za darmo. Jednym z pierwszych pacjentów, który skorzystał z badań, był prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Pan prezydent również aktywnie postanowił spędzić ten dzień. Byłem rano w Parku Centralnym, byłem przy Tartaku Rafaelsonów, byłem na Placu Solidarności. To są wszystko inwestycje zrealizowane dzięki środkom unijnym. Piękna pogoda. Jestem przekonany, że również nasi mieszkańcy będą aktywni dzisiaj, że znajdą w tym świątecznym dniu i w tych kolejnych trochę czasu, ażeby spędzić je na świeżym powietrzu. Dzieci, szczególnie te z technicznym zacięciem, wzięły udział w warsztatach w Parku Naukowo-Technologicznym, na których budowali i programowali najprawdziwsze roboty. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów w taki sposób, aby pokazać młodym ludziom, że robotyka może być ciekawą przygodą, stać się hobby, a w przyszłości nawet zawodem. Dajemy im pole, że tak powiem, własnej kreatywności, tak jakby tutaj przed chwilą dałem im skonstruowanie albo zmodyfikowanie bączka, którego zbudowali, to od razu już widzę takie wielkie zaangażowanie, tak, coś sami, coś mogą jeszcze ulepszyć w tych. Ale oczywiście same budowanie i same programowanie im się podoba, ale największe, że powiem, najbardziej czekają na zabawę na koniec. Starsi miłośnicy technologii mieli okazję obejrzeć potężne piece i pompy. Swoje drzwi 1 maja otworzyło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Uniobus przywoził tak wielu chętnych do zwiedzania, że organizatorzy postanowili podzielić ich na kilka grup. Pracownicy MPC-u, którzy tego dnia wcielili się w przewodników, pokazywali mieszkańcom Olsztyna najciekawsze urządzenia oraz zdradzali ciekawostki dotyczące ich funkcjonowania. Lej węglowy jest podzielony na pół i podajnikami jest transportowany na ruszt. W pierwszej fazie jest podawany miał węglowy, a następnie drugim podajnikiem podawana jest biomasa. Było co pokazywać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej korzysta z nowoczesnych rozwiązań. Technologia się zmienia i to sporo zmian widzimy, zarówno w technice kotłowej, technologia ścian szczelnych na kotłach, które pomaga uzyskanie wyższej sprawności tychże jednostek kotłowych. Duże zmiany również w układzie odpylania. Dużą atrakcją były pokazowe przejażdżki po terenie ciepłowni zorganizowane przez Stowarzyszenie Biker. Najmłodsi mogli przejechać się na fotelu pasażera wyczynowej terenówki lub motocykla.